No witajcie w kolejnym odcinku od Was Drivera. Robię ogólnie maraton teraz z nagrywania tej serii. Od razu lecę z kolejnym odcinkiem. I tym razem po raz kolejny przejedziemy się tym autobusem. No jak go nazywam autobusem wycieczkowym, ale to jest jakiś PKS po prostu. Teraz znowu będzie złota wersja. Dobra. To jest ogólnie jeden z moich ulubionych kursów, lubię ten kurs, więc na pewno będę się dobrze zabawił w tym odcinku. Tylko mam nadzieję, że uda mi się to przejść bez zbędnych faili. No dobra, wsiadajcie panowie i panie. No jedziemy. Ten kurs ogólnie no też ma cybstanki, no i te cybstanki są tylko oddalone od siebie, ale myślę, że sam odcinek obstawiam gdzieś do 16 minut. Myślę, że będzie trwało może 15 tylko minut. No zobaczymy, jak będzie. Ale na pewno jakiegoś długiego wielkiego odcinka 25-minutowego nie obstawiam. Tak gdy dłuższe już totalnie odcinki, to się zastanę od tego etapu. Tam pierwszy kurs w 6 etapie będzie bardzo długi i tam już spokojnie bym obstawiał gdzieś 30 minut. Ogólnie 6 etap no będzie miał takie 3 bardzo długie kursy. Gdzieś do 40 minut albo do 30 przynajmniej. I to będą takie tam kursy 20-minutowe. Ja zaraz naprawdę się powoli zbliżam do tego finału. No normalnie, bez tej edycji Gold, no to ten etap byłby finałowym, ale na zasadzie mam ten szósty etap, to jest spoko, bo akurat ostatni kurs w piątym etapie jest strasznie krótki i no jak tak na finał gry za bardzo się nie nadaje, a ostatni etap, ostatni kurs etapu szóstego, czyli ostatniego etapu jest naprawdę bardzo długi i idealnie się wreszcie nadaje na finał tej gry. To jest zajebista. Więc fajnie, że ta wersja Gold istnieje. I że twórcy pomyśleli o tym, żeby jeszcze zrobić jeden etap. Który jest naprawdę takim dobrym finałem tej gry. No ale dobra, ja może wrócę do mojego ulubionego tematu, czyli Square Enix, tak, dalej będę kocodował, dalej będę nawijał. Więc tak, mówiliśmy o tym, ja mówiłem o tym, że kto wie, być może pomyślą, wpadą na taki pomysł, żeby przywrócić Maxa jako główną bohaterkę, ale ja w to nie wierzę. Raczej na pewno kolejna też Life is Strange nie będzie się tyczyła ani Max, ani Chloe. Z jednej strony to dobrze, bo podatkowo ja tam kiedyś nawet po jednym filmie napisałem, że fajnie by było, gdyby przywrócili Chloe, ale teraz naprawdę myśląc o tym, zdaję sobie sprawę z tego, że oni tylko i wyłącznie Chloe by zepsuli. Naprawdę, czuję, że zepsuliby Chloe, zniszczyliby ją jakoś. Nie wiem, też by z niej zrobili propagandę, jak Netflix robi propagandę z Geralta, z Yennefer i z tych innych postaci z Wiedźmina. To jestem wręcz pewny, że Square Enix zrobiliby to samo z Chloe. Zrobiliby z niej prawdopodobnie taką następną irytującą Steph, a tego naprawdę nie chcę. Bo Chloe taka nie jest jak Steph. To, że się tam przyjaźniły, to wcale nie znaczy, że Chloe jest taka jak Steph, bo nie jest. Wyróżniają się, Chloe ma historię jakąś, nie to Steph, która jest totalnie nudna i beznadziejna. No, jak typowa kobtyca, bo kobtyce są nudne. No tak, kobtyce są nudne, jak najbardziej. Kobtyce są nudne i wcale nie są takie ciekawe. Za jakie niektóre osoby je uważają. Dla mnie chłopce zawsze były nudne. Zwłaszcza takie jak Steph. No, ale kontynuując to, na pewno nie będzie kolejnego Life is Strange z Chloe i Max. Z jednej strony to dobrze. Bo nie chciałbym znowu Max oglądać. Nienawidzę jej. A Chloe naprawdę, jednak po dłuższym zastanowieniu się stwierdzam, że no nie ma za bardzo sensu kontynuować jakiejś historii, a poza tym no jestem wręcz pewny, że Square Enix by ją zniszczyli. Być może ubzdurzaliby sobie, że no tam Chloe chodzi na Marsa LGBT czy coś. To jest takie możliwe, jeśli chodzi o nich. Tego się jak najbardziej można po nich spodziewać. Bo oni sami są propagandą, fanaberią, wspierają toksystą lewicę, feministki. Tak najbardziej udowodnili, tworząc Life is Strange Chorus, które zostało totalnie stworzone pod feministki i lewicę. Jest teraz tylko spojrzeć na Steph i na jej dodatek, żeby mieć pewność, że ta gra została stworzona tylko i wyłącznie dla lewicy i dla feministek. I tak samo Netflix, oni się mogą tłumaczyć tym, że niby tworzą ten serial Wiedźmina dla wszystkich, a prawda jest taka, że ten serial jest tylko i wyłącznie dla lewicy i dla feministek. Gdy tak naprawdę powinien być dla fanów Wiedźmina. No i w sumie jak kierujecie tym tokiem rozumowania, no to niestety taka przykra jest prawda, że
no większość fanów Ravi Strange to jest toksyczna lewica i feministki. Więc no właściwie można by zaznaczyć faktycznie, Square Enix tworzy te Ravi Strange pod swoich fanów, tyle co na jakich oni mają fanów, toksycznych fanów mają. Niestety, ale Ravi Strange ma toksyczny fanbase. I wystarczy tylko spojrzeć na ich komentarze odnośnie Rachel i Chloe, żeby się co do tego upewnić. Jeśli oni współczują Kate, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że jest egoistką, no to ona jest egoistką, a nie Chloe tak naprawdę. Ale trochę kłótno to jest, trochę się kłóci to, co ja teraz mówię z tym też, że Chloe jest lesbijką, tak? Więc to oni teoretycznie powinni lubić Chloe, no bo ona jest lesbijką. Tyle, że... No oni nie lubią Chloe dlatego, bo Chloe jest taka, no, zbudowana. Nie przejmuje się ona z tak Kate, jak się Max przejmuje, więc zapewne dlatego jej nie lubią. Bo wiadomo, Kate was jest od Chloe. Kurwa. Co nie? Lewica, feministki? Biedna Kate'unia was jejsa. No, typowe. Więc myślę, że w taki sposób to właśnie można wytłumaczyć. Więc no tak właściwie do Square Enix można by, co faktycznie robi napisać po swoich fanów, tyle że... No niestety... Square Enix mają toksycznych fanów Life is Strange. Life is Strange ma toksycznych fanów. I na moje oko, no to oni to powinni zmienić jakoś. Powinni to zmienić w Life is Strange. No ale tego nie zrobią. Bo mi się kurwa nie chce. Leniom jebanym, nie chce się ruszyć dupy i cokolwiek zmienić. A my mogliby dać jakąś, nie wiem, fajną pop dziewczynę z różowymi włosami, która ma faktycznie osobowość, taka fajna, do lubienia. Taka nawet słodka, ale słodka jak Lina, albo jak Krista Severa w tych high, a nie jak Max, ta jest pewna siebie. W ogóle, dlaczego nie stworzą dziewczyny, która jest pewna siebie? Tylko bez przerwy lecą z tymi nieśmiałymi dziewczynami. I zaraz mi ktoś powie, że okej, no w Ravi Strange Before the Storm gra z Chloe, no to jest prawda jak najbardziej, tyle że Chloe w Ravi Strange Before the Storm jest trochę inna niż podstawce. Nie zaskadza mi to jak najbardziej, bo fajnie jest to zobaczyć jak Chloe się zmienia na przestrzeni tych lat, ale no w dalszym ciągu Chloe, gdy nią gramy w Before the Storm, to ona no nie jest taka pewna siebie jak w podstawce. Jest bardziej... Można by zadzwonić się jak Max, tyle że właśnie ma dalej tą zbudowaną osobowość. Potrafi się wiadomo postawić, ale ma też swoje momenty, gdy nie wie za bardzo co powiedzieć, gdy bardziej się zachowuje faktycznie jak Max. W sensie z charakteru jest taka bardziej jak Max, taka no mniej pewna siebie. Nie przeszkadza mi to oczywiście, no ale no, to jest właśnie taki cegło odnośnie jej w Before the Storm. No, w tylko co, mama Alex, która to jest taka jest nieśmiała, taka kurde niby słodziutka. Co mówić, to nie jest. Zanim co mówię, nie jest słodka. Ale to już mówiłem. Słodka to jest Crystal, Severa Tchaj. Lina, nawet ta Bloom jest słodka w porównaniu do Alex albo do Max. Bo Bloom faktycznie, no... Bardzo się mylnie, co to nie. Tam kiedyś czytałem taki komentarz, że ogólnie Bloom uchodzi za taką osobę strasznie sympatyczną, która będzie sympatyczna dla wielu osób i za też, no, jest miła dla wielu osób. No i faktycznie, no, patrząc na to, no, analizując postać Bloom, to faktycznie tak jest. Tyle, że właśnie największy problem z Bloom, no to jest ogólnie jej podejście do Skaja, jest tak zazdrośna o niego i to trochę burzy jej postać, tyle, że no faktycznie jako ogólnie postać wpada Bloom dobrze. A tego samego nie da się powiedzieć o Max albo o Alex, no ale to już mówiłem wcześniej. I zamiast twórcy cokolwiek zmienić się w tym Life is Strange, no to oczywiste jest to, że oni tego nie zrobią, nie zmienią czegokolwiek w tym Life is Strange. I dalej Life is Strange będzie wyglądać tak samo jak wcześniej, w sensie jak w Tricoros. Kolejny Life is Strange też będzie miało nudną historię. Będzie miało nudnych bohaterów, mimo tego, że oni by naprawdę mogliby eksperymentować z tymi damskimi postaciami, tym bardziej, że oni nie biorą aktorów, którzy to mają mieć twarze jak te postacie z gier. Ponieważ, no, chociażby przeglądając aktorów podkładających głos pod postaci z Ravi Strange, można spokojnie zauważyć, że aktorka Chloe wygląda zupełnie inaczej niż Chloe. Jest to, że nie ma niebieskich włosów jak ona. No ale jest to świadczy o tym, że
oni nie tworzą tych postaci na podstawie tego, jaką twarz mają aktorzy, którzy podgadają głos po te postacie. Więc równie dobrze mogliby zasaleć, stworzyć jakąś postać, która ma niebieskie, długie włosy. Taką dziewczynę fajną, z niebieskimi, długimi włosami, albo z takimi różowymi, albo z zielonymi, jak Malina z Lojrok. Gdy się transformuje w tą księżniczkę Moralisą. O, to już koniec! Zaraz będzie! Kurde, nie myślałem za tak szybko. No to jestem zaskoczony. Myślałem, że trochę dużo nam to zajdzie, no ale okej. No, mogliby coś takiego zrobić, no ale oczywiście oni tego nie zrobią. No bo się Lenio nie chce. Zamiast tego lepiej stworzyć kolejną damską postać, która ma krótkie czarne włosy albo blond włosy. Chyba tam będą to sprzedawać, chuj, niech ci naiwniacy to kupują. 219 zł za lepiej Strens, które ma totalnie nudną historię, fabułę ma nudną, postacie ma nudne. Więc bym kurwa sobie serio wolał kupić jakieś lalki z Winix. Mimo tego, że nie jestem tym faceta, który lubi lalki. No mówię, niektórzy lubią, ale ja się do takich facetów nie zalicam. No i tutaj jest spoko w tym kursie to, że... udajemy się do miejsca, gdzie jeszcze nie byliśmy. To jest naprawdę spoko, tutaj nas jeszcze nie było wcześniej, w tej grze. Tutaj jeszcze kursy nie kończyliśmy, ani stąd nie zaczynaliśmy. I to jest też takie naprawdę spoko. Więc fajnie, że się tutaj możemy też udać, w tym kursie. Dobra. No i to by było na tyle. Więc naprawdę, Square Enix mogliby coś zmienić, no ale oczywiście oni tego nie zrobią. Bo oczywiście po co to komu? Dopóki są kochani przez lewicę i feministki, to oni tego nie zmienią w tym Life is Strange. Ja wam mówię, kolejna fabuła będzie bez kitu, sam to Salek będzie, no. I tak jak się mówiłem, no jedyne co ratowało Life is Strange z Max, to jest właśnie to, że... Znaczy to, ta do gry ratowała Chloe, muzyka ratowała, no i również to mocno Max ratowało to Life is Strange. Mimo tego, że ja tak twierdzę o tym, że tak, co ja tak gadam o tym, że Life is Strange to jest bardzo dobra gra, no to jednak bardzo mało aspektów tą grę ratuje przed stwierdzeniem, że ta gra jest beznadziejna, bo moce Max, Chloe oraz muzyka to są jedyne takie aspekty, to są bardzo mocne aspekty, które sprawiają, że ta gra jest bardzo dobra, no ale to są jedyne aspekty, które sprawiają, że ta gra jest faktycznie dobra. Max jest beznadziejna i gdyby tylko miała tak nudne moce jak Alex, no to niestety, ale podstawka pierwsza z Life is Strange również byłaby beznadziejna. No jest dobra, tam to chyba jest Chloe, to nie do końca, ale no... gdyby historia była inna, bardziej jak w przypadku Alex, no to gra byłaby totalnie nudna i beznadziejna, podobnie jak Turkoros. No ale dobra, ja w tym momencie będę kończył, to będzie na tyle, na razie.